Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. Trzeci dzień czerwca 2015. Dzisiaj kilka słów o nadmiernej gadatliwości. Chciałbym powiedzieć o tym, że przyczyną, moim zdaniem, klęsk ludzi w marketingu sieciowym, tego, że ludzie nie mogą wpisać innych, albo jeżeli wpiszą, to ciężko im jest z ludźmi pracować, tą przyczyną jest nadmierna gadatliwość. Tą przyczyną jest chęć opowiedzenia wszystkiego szybko, przedstawienia jak największej ilości faktów, informacji związanych z firmą, związanych z biznesem, związanych z planem, związanych z przyszłością. Oczywiście zazwyczaj mocne wyolbrzymianie wielu, wielu rzeczy, bo to tak często jest, ale ta nadmierna gadatliwość jest największym problemem, absolutnie największym problemem. I nawet ci, którzy są bardzo, wydawać by się mogło, czy mówią o sobie, że oni to za dużo nie mówią, że oni wcale nie są gadatliwi, a kiedy przychodzi już tutaj temat biznesu, kiedy zaczynają rekrutować, po prostu stają się arcygadłami. I wierzę głęboko, bo sprawdza mi się to zawsze praktycznie, że zamiast próbować wywierać wrażenie na osobie, z którą rozmawiam, ja robię wszystko, żeby być pod wrażeniem tej osoby. Żeby moje bycie pod jej wrażeniem, właśnie to, że jestem pod jej wrażeniem i to, że naprowadzam ją tylko w naszej rozmowie na pewne rzeczy, to, co potrzebuję wyjaśnić, to skrótowo w paru zdaniach i mówię, gdzie może znaleźć więcej informacji, ale to, że jestem pod jej wrażeniem, to robi największe wrażenie. To jest coś, co osoba zapamiętuje w efekcie, bo pomyśl, masz kogoś, no powiedzmy, że on wystartował, no i teraz siadasz z nim i przez godzinę, przez dwie czy przez trzy tłumaczysz mu, jak to będzie, a czego nie będzie, a jak to będzie funkcjonować i w ogóle. I następnego dnia znów do niego dzwonisz albo znów do niego jedziesz i znowu siadasz z nim i znowu mu tłumaczysz i znów mu opowiadasz i chcesz zrobić ten swój czas studiów, który już zrobiłeś w MLM-ie w ciągu kilku godzin. No, chcesz po prostu mu to wszystko wrzucić od razu, bo ty już wiesz, bo ty przeskoczyłeś pewne rzeczy, ale dla ciebie te rzeczy stawały się w odpowiednim czasie. Te rzeczy przychodziły, te rzeczy inaczej wyglądały już na bazie pewnych doświadczeń, które wykonałeś, pewnych działań, które w marketingu wykonałeś. Już inaczej brzmiały te rzeczy, kiedy ktoś z górnej linii, sponsor, mówił ci o tym, ale ty już miałeś pewne doświadczenie, bo ty już wiedziałeś, że nie wszyscy będą, ty już wiedziałeś, że odmowy się pojawiają, bo przechodziłeś przez to. Nie dlatego, że cię koniecznie przestrzegali przed tym wszystkim, ale może wspomnieli, może naprowadzili, może trzecią stronę oglądnąłeś, posłuchałeś przede wszystkim czegoś z trzeciej strony, jakiś film oglądałeś, jeden, drugi, trzeci, a poczytałeś trochę w książkach i zacząłeś praktykować. Pamiętaj. Ja też do siebie mówię, pamiętaj. Nadmierna gadatliwość jest jednym z największych powodów problemów w marketingu sieciowym. Ta gadatliwość, która naraz się pojawia, kiedy jesteśmy podekscytowani. Wtedy możemy mówić, im więcej mówimy, jesteśmy bardziej podekscytowani, ale ta druga strona czasami nawet jest podekscytowana, kiedy jest z nami. Natomiast gubimy zupełnie cel. Naszym celem jest budowanie biznesu MLM, a biznes MLM to duplikacja. Biznes MLM to możliwość, aby osoba jak najszybciej się usamodzielniła, sprawianie, żeby się osoba jak najszybciej usamodzielniła i biznes MLM, sukces w biznesie MLM opiera się na kilku prostych rzeczach, które powiela odpowiednio duża ilość ludzi przez odpowiednio długi czas i na tym to wszystko polega. Nie warto sobie tego komplikować. No to tyle na dzisiaj. Słonko dzisiaj przepięknie świeci, wiatrek trochę dmucha, ale słoneczko jest prześliczne i w ogóle te barwy już, ty łąk i to wszystko jest super. Słonko zasłoniły troszkę. Na razie, hej.